Jest z nami Piotr Mocek, jeden z gości drugiego dnia Bar Sympozjum Warszawa. Dzień dobry. Dobry, miło Cię poznać, również miło Cię widzieć i miło być tutaj tak w naszym gronie, że coś fantastycznego, coś w końcu się zaczyna dziać w naszym polskim barmaństwie i myślę, że z roku na rok będzie coraz więcej film, coraz więcej gości, także fantastyczny pomysł. I sam event Ci się podoba? Sam event fantastyczny. W tym razie przy tak znakomitym gronie, jaki przyjechało z zagranicy i z Niemiec i z Austrii, powiem, że wow. I nie spodziewałem się czegoś takiego, że będzie na taką skalę. Także jest to pierwszy pomysł. Uważam, że Tomek wielki szacunek dla tego człowieka, co zorganizował i myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Także myślę, co powiedzmy tak, wszystkie filmy podeszły do tego troszeczkę sceptycznie, także widać tak, troszkę ubogo te stoiska na razie wyglądają, ale myślę, że z roku na rok bardziej się przyłożę do tego i będzie to coraz lepiej wyglądać, także uważam, że wielki pokłon dla tego, co się w końcu wydarzyło i myślę, że powinno być coraz więcej ludzi będzie przyjeżdżać na to, coraz więcej chętnych. Sztuka barmańska, może troszkę zaczyna jeszcze do kuleje na dzień dzisiejszy, ale zacznie to rozwijać powoli, także jest wielkie pole do popisu w tym kierunku, a może w końcu zaczniemy działać, może ludzie dużo otwierają, wiesz, bary, kluby, może zaczną otwierać to porządnie, biorąc pod uwagę, nie wiem, ludzi, bo mamy ludzi, którzy są w branży, mają wiedzę, mają jakieś tam doświadczenie i tak dalej, ale na dzień dzisiejszy wszyscy już otwierają, ja obserwuję rynek od 4 lat, bo jestem w Polsce od 4 lat i powiem Wam, że rynek kuleje gastronomiczny, rynek kuleje, wiesz, no, każdy staje przed realiami takimi, że czynsze rosną w górę, czynsze są podnoszone, nie wiem, o 200-300%, to kto to przeskoczy, bądźmy szczerzy. Ale myślę, że branża na tyle się rozwija, na tyle jest fajną branżą, że każdy coś tu znajdzie i myślę, że ludzie, którzy otwierają lokale, będą troszkę korzystać bardziej, wiesz, z wiedzy konsultantów, z wiedzy ludzi, którzy mają doświadczenie w tym i robić to porządnie, a nie wszyscy otwierają, wiesz, powiedzmy, na dziś popatrzcie na rynek, kto otwiera lokale, nie? Otwierają się same kluby, restauracje. Dlaczego nie otworzy normalnego baru, bo nie wiem, czy ludzie się boją tego? Nic strasznego, naprawdę. Ja projektowałem bary i otwierałem parę barów po świecie i powiem Wam, że koszt otwarcia, moje marzenie zawsze było otwarcie mojego baru. Projekt istnieje już, jest gotowy projekt już od paru lat. Szczerze, nie chcę otworzyć go. Dlaczego nie chcę otworzyć własnego baru? Dlatego, że zarządzając barem, wiem, jakie jest użeranie się z całą tą polityką, z całym tym wszystkim i tak dalej. Także szczerze nie chciałbym tego otworzyć. Nie? To, co ja już mówiłem już wielokrotnie w wywiadach, także nawet w samym programie Best in Class prowadzonym przez Wyborową, także w którym też uczestniczę przy tam znakomitym gronie ludzi, naprawdę takich autorytetów gastronomicznych w Polsce, ale szczerze, to nie jest wszystko. Myśmy jeszcze nam trochę daleko do tego, żeby stworzyć to, co jest wszędzie w Europie. Myślę, że jeszcze parę lat, ale idzie w dobrym kierunku. Czyli takie spotkania są potrzebne? Tak, najbardziej, jak najczęściej, nie? I uważam, coś takiego to jest fantastyczna sprawa, nie? Fantastyczna. W końcu zaczynamy z branża alkoholowa i branża barowa zaczyna się spotykać i tak powinno być. Słuchajcie, prosty przykład, Francja. Cała gastronomia się zrzeszyła do takiego stopnia, że założono, nie wiem, jakieś tam ugrupowanie, które miało wpływ na to, żeby obniżyć podatki na gastronomię we Francji. I to jest fantastyczna sprawa. Dlaczego my wszyscy walczymy ze sobą, nie? Nie walczmy, nie konkurujmy, nie wiem, bądźmy dla siebie partnerami wszyscy wokoło, współpracujmy, bo to, że ktoś otworzy obok koktajl bar, obok, nie wiem, drugiego, to nie znaczy, że ktoś się zabierze klientów. No nie o to chodzi. Nie chodzi, to jest zdrowa konkurencja, jak najbardziej. I powinno być tak, jak najbardziej. Tak, jak jest wszędzie na świecie. Idziesz jedną ulicę, masz, nie wiem, 20 barów i wszystkie są tutaj barami obok siebie. Każdy są zabite ludźmi i wszyscy pracują, wszyscy zarabiają na tym, wszyscy z tego żyją. I są szczęśliwi. I bądźmy tak samo, nie? A nie walczmy z tym, tak jak do tej pory jest ogólna walka, zawiść w tym naszym... Bo to widać. I to się rzuca w oczy. Tak samo jest, nie wiem, z brandami alkoholowymi, z filmami. Wszyscy walczą o ten rynek. Jeden przekupuje drugiego, żeby wyrzucić go z półki, nie wiem. No, podchody są różne. Ja sam to doświadczam codziennie, także niepotrzebnie. Stwórzmy coś fajnego i róbmy coś w tym kierunku, żebyśmy, nie, jeżeli promujemy, nie wiem, tak samo Warszawę jako stolicę Polski, promujemy jako miejsce kultury polskiej, to zamiast, nie wiem, robić pod górę nam wszystkim, nie wiem, właścicielom lokalom, zarządzającym lokalom, nie wiem, zamiast podnosić czynsze, to obniżmy tym czynsze, żeby to funkcjonowało i to działa, nie, że jak widzi się z rynku z dnia na dzień zamyka tyle barów, tyle miejsc, że z tego dlatego, że ktoś komuś podniósł czynsz o 300%, to przeskoczy. W każdym razie dziękujemy bardzo. Również. Miło było Cię gościć. Dzięki serdeczne.